Siemano widzowie, witam bardzo serdecznie, kolejny dzień detektywa bez aparatu. Tak jest, nie udało mi się odzyskać aparatu, nie wiem totalnie gdzie on jest, ale postanowiłem, że muszę to zrobić i pójdę za tymi X-ami. Wiecie co jest najgorsze, że ja nie mam aparatu, a idę w miejsce, w którym jedyna rzecz, która mnie wtedy uratowała, to był aparat, bo gdyby nie ten aparat, prawdopodobnie nie zobaczyłbym tego X-a. To jest najgorsze i denerwuje mnie to strasznie, że tam muszę iść, ale to jest tak naprawdę jedyny sposób na to, żebym odzyskał aparat. Może zabrał mi ten aparat, bo właśnie chcę, żebym poszedł za tym. Może tak być, więc ja postanowiłem, że nie ma co w ogóle przyciągać tego i ja od razu lecę za tymi X-ami. Muszę to sprawdzić, bo po prostu jeżeli tego nie sprawdzę, bez aparatu jestem bez tego aparatu w tym momencie jestem, no nie jestem detektywem, równie dobrze mogę zmienić strój, nie? Nie jest totalnie mi potrzebny ten kaftan tutaj Sherlocka Holmesa, bo po prostu ja jestem teraz zwykłym ziomkiem, który może sobie po prostu chodzić i sprawdzać znaki, a ja chcę być detektywem. To była bardzo ważna rzecz, ten aparat był bardzo mi potrzebny, a teraz w tym momencie nic nie mogę zrobić bez niego. O, widzowie, powiem wam tak, jeżeli coś mi się stanie, to pamiętajcie, że bardzo was lubię. Tak was bardzo lubię, że wraz z Dave'em otworzyliśmy dla was serwer kidowice.pl, więc serdecznie was zapraszam na serwer. Tam grajcie, bawcie się dobrze, link jest, znaczy IP jest w opisie, ale bardzo proste też kidowice.pl, wbijajcie, grajcie, zapraszam na mój drugi kanał Szybson Plus. I tyle, coś tam, już nie będę wam tego wszystkiego mówić, bo wszystkim wiecie, sprawdzajcie opis, ponieważ tam są wszystkie potrzebne linki. Dobra, słuchajcie, zacznijmy od tego X-a. To był X, od którego się wszystko zaczęło, jeśli chodzi o tą drogę. Żebym w niego strzelił najchętniej, patrzcie. Strzelam w niego. Nie, boję się, że coś się stanie. Nie chcę tego robić. Dobra, idźmy za tymi X-ami. To jest pierwszy X. Tu jest drugi X. Trzeci X jest w tym miejscu. To jest właśnie trzeci X. Tu był czwarty. Policzmy, ile ich jest. To jest, żebyśmy wiedzieli. Czwarty X. Piąty X. Okej. Tam był szósty. Szósty X. Dobra, mamy sześć X-ów. Ja jestem ciekaw, jaka to będzie liczba ostatecznie. Strzelam, że będzie ich około 15. Dobra, to był szósty. Siódmy. Ósmy. Dziewiąty, okej. Dziesiąty. Tych X-ów nie liczymy. Jedenasty, o nie, będzie ich więcej chyba. Dwunasty. Trzynasty. Dobra, trzynasty i wchodzimy w tunel. Nie chcę tam iść, naprawdę tak tam nie chcę wchodzić, że to jest jakaś tragedia. Boję się tego, co tam zobaczę, nie? Boję się jak nigdy. Ale dobra. Skupienie, aż kurczę, muszę się wyprostować. Wyprostujmy się, siądźmy normalnie jak ludzie. Idziemy, po prostu nie ma co, nie możemy się bać, jest dzień, nie bez powodu idę w dzień. Idę w dzień, po prostu w dzień jest bezpieczniej, nie mam ciemno, wtedy tutaj przyszedłem, mimo że było totalnie ciemno. A i tak tu przyszedłem. To jest 14 X, musiałem się zastanowić, przepraszam, 14 X. 15, dobra, to jest 15 X, będzie ich więcej, tam jest 16. Będzie ich w takim razie, nie wiem ile, ale dobra, to jest 16. Następny X, właśnie, teraz słuchajcie, tu był X, pamiętacie? Tu był X, w tym miejscu. 17 X na moim domku. Dobra, czekajcie, może w domku będę miał ten aparat. Sprawdźmy to. Może dał mi to do domku, kto wie, może tak. A nie, ja tu wszystko mam wyniesione w ogóle. Ja tu miałem beczki w różnych miejscach, w ogóle nawet nie ma gdzie tego zostawić, może na dole? Ja tu miałem kiedyś ten. Safe, właśnie. Tutaj nic nie ma. Tu kiedyś... No właśnie, dalej jest. Dobra, zobaczmy nasz safe. Czy w safe coś jest? Halo? Pusty safe. Totalnie pusty, nic tu nie ma. Dobra, no, czyli po prostu totalnie bez sensu. Bo faktycznie nic tutaj totalnie nie ma. No dobra, no to wychodzimy stąd, ponieważ tutaj to już nic nie zrobimy. Tutaj nic nie ma. A, jeszcze, no sprawdzę górę, bo tam jeszcze wiem, że jakieś skrzynki były gdzieś. Chyba na strychu. Ale... A nie, to też wszystko zabrałem. Dobra, niezłe osiedle, bardzo dobrze żyje. Dobra, to był 17 X. Tu jest 18, 19, 20, 21. Dobra, czekajcie, jeżeli... nie wiem, czy to jest ostatni X, ale jeżeli tam jest jeszcze... Jeżeli są tam X-y, dobra, czekajcie. Dobra, tu jest X. 22. Powiem wam tak. Nie widzę kolej... Wiecie ile mam lat? 22. Idealnie 22 X-y prowadzą do tego miejsca i nie widzę kolejnego X-a nigdzie. Proszę, żeby to był gdzieś 23. 23 X, tam się coś świeci. Co tam jest? Tam się coś świeci, dobra, tam coś może być.
Nie widzę... Dobra, to jest pająk, nie X. Nie widzę kolejnego X-a. Zejdźmy tutaj na dół, bo tam się coś świeci. Proszę, żeby tu był jeszcze jeden, bo jak tutaj się okaże, że jest tych X-ów tyle, ile ja mam lat, to nie może być przypadek. To nie może być przypadek, widzowie. Dobra, zobaczmy. Co to jest? Halo? O nie, szkielet idzie. Dobra, dajcie mi spokój. Oświetlmy sobie to, żeby tutaj widzieć, jakby ktoś nam się chciał zbliżyć. Dobra. Muszę mieć takie oświetlenie. To jest jedyny sposób oświetlenia w tym momencie. Bo nie mam żadnych tych. Dobra, coś tutaj widzimy. Dobra, żeby ktoś mi żadnych pleców nie zrobił. Co tam jest? Mezwełna jakaś. Dobra, nie wiem, o co chodzi. Co jest? Co jest grane? Czemu on ma tu moje zdjęcie? Nie! Ich zrobił mi zdjęcie. Co jest grane? Dobra, to jest mój aparat? Chyba to jest mój aparat. Czekajcie, robimy zdjęcie tego. Robimy tak. Okej. Mam zdjęcie. Nie widać, co to jest za zdjęcie. Dobra, robimy tak, czekajcie. Zróbmy zooma na to. Mamy drugie zdjęcie. Idę stąd, zostawiam to zdjęcie, bo nie wiem, czy mogę je zabrać. Mam i tak dowód na to, że ono jest zrobione. Ale co to się wyprawia w ogóle? W jakim jestem szoku teraz? Dlaczego on ma tu moje zdjęcie? Jak ja stąd mam wyjść? Dajcie mi stąd wyjść, ja nie chcę tu być. Szybko. 22 X-y prowadziły do tego miejsca. I on mi ukradł aparat i na miejscu zostawił moje zdjęcie. Ja nie wiem, kiedy to zdjęcie tam jest, ale wygląda to zdjęcie bardzo tak, jakby zostało zrobione w ostatnim czasie. Na pewno zostało zrobione w ostatnim czasie. Ale no musiał, no tak naprawdę musiał je zrobić w momencie, w którym mi ukradł aparat. Czyli on teraz musiał to zrobić. Czyli on to musiał zrobić wczoraj, jak ja ten aparat straciłem i wyszedłem z domu, to on musiał tam stać i robić mi zdjęcie, ja go nie zauważyłem. Jo, nie mogę, dobra, to jest straszne. Wracamy z powrotem na chatę. Ja od teraz już się nie rozstaję z tym aparatem. To jest najważniejsze narzędzie dla mnie pracy w tym momencie. Nie mogę go odstąpić nawet na krok. Nawet na krok. Ja biorę elytrę, jak najszybciej trzeba się dostać do domu. Nie chcę iść z buta. Zakładamy elytrę, lecimy tam szybko. Szybko do domu, muszę to odłożyć. Zaczyna się robić noc, to tym bardziej powód do tego, żeby się schować, nie wychodzić, spać ze spluwą pod poduszką i w ogóle ze wszystkimi itemami, nie? Dobra, tutaj, dobra, dobrze, że nie zginąłem. Dobra, tak, idziemy tu. I teraz tak, szybko, mamy kolejne dowody. Kolejne dowody, które są tutaj bardzo ważne, czyli kolejne te dwa zdjęcia. Uwaga, dajemy je tu. To jest zdjęcie, które mi zrobił on. I dajmy tu. Znaleźliśmy to, to jest kontynuacja tego tak naprawdę, że po tym wszystkim znajdujemy to miejsce, gdzie jest moje zdjęcie zrobione. Co tu się wyprawia? Co to ma być? Co my tu mamy za w ogóle osiągnięcia? To jest jakaś głowa mała. Dobra, czekajcie, odłóżmy sobie elytrę do tego. Pyk, dobra. I teraz z tych rzeczy odłóżmy sobie też łuk. Dobra, resztę możemy mieć, bo resztę sobie gdzieś zaraz odłożę. Dobra, nie rozstaję się z tym aparatem już nawet na krok. Żeby mieć pewność, że się z nim nie rozstanę, żebym miał pewność, że to jest mój aparat, idę go w tym momencie sobie nazwać do tego, jak to się nazywa, do kowadła. Muszę sobie nazwać tą kamerę, nazwijmy ją kamera tosta, po prostu, żeby kamera... Tosta, dobra, mamy to nazwane. Kamera tosta w tym momencie. Nie rozstaję się z tym aparatem nawet na krok, ponieważ ja go już straciłem na chwilę, bo długo go w sensie nie miałem go krótko. Więc po prostu nie mogę się z nim rozstawać, bo nawet w tak krótkim czasie X wykorzystał go przeciwko mnie, zrobił mi zdjęcie, co oznacza, że mnie obserwuje. I słuchajcie, to może być nie bez powodu, że ja go nie widziałem. Podsumujmy sytuację. Patrzcie, ja straciłem aparat i w momencie, w którym ja go straciłem, wyszedłem z domu. I wyszedłem właśnie tędy. Zdjęcie jest zrobione, jak ja jestem tu, co oznacza, że on musiał stać gdzieś w tym miejscu. Tu albo tu. Gdzieś w tym miejscu musiał stać, gdy robił mi zdjęcie. Ja go nie widziałem, nie miałem aparatu. Więc całkiem możliwe, że ja dalej go nie widzę i tylko i wyłącznie za pomocą aparatu jestem w stanie go zobaczyć. Dobra, to jest zbyt mocne. Ja mam dosyć. Ja powiem wam tak, ja biorę to łóżko, idę na dół, no dzisiaj śpię tutaj, bo boję się spać na górze, serio. Ja mam dość, od teraz nie rozstaję się z tym aparatem nawet na krok.